Cześć, z tej strony Michał Sadowski z Brand24. W tym tygodniu mówimy o TEDM, czyli nowej dyrektywie unijnej, a w zasadzie jej projekcie. Pierwsza wersja tego projektu została odrzucona. Dużo mówiło się o tym na świecie całym, o tym, że Europejska Unia próbuje trochę sparaliżować ruch w internecie, zablokować możliwości udostępniania różnego typu memów, przetwarzania różnego typu informacji. No i niestety tak jest, że ten TEDM, ta nowa dyrektywa, ona w zasadzie jedyny efekt, jaki przy aktualnej postaci może przynieść, to jest jakby utrudnienie działalności masy firm technologicznych, które pracują na dużych zbiorach danych, firm małych i dużych, więc w dużej mierze będzie to niestety przepędzenie innowacji z Europy. Duża część nowych innowacyjnych spółek, startupów różnego typu będzie powstawała w innych częściach tego świata lub w inne części świata będą przenoszone spółki, które już istnieją. Oczywiście w przypadku, w którym taka legislacja weszłaby do skutku. Oczywiście sam sens, sama geneza tych nowych dyrektyw jest ze wszechmiar słuszna, bo jej istotą jest zabezpieczenie praw wydawców, czyli różnego typu praw magazynów internetowych, prasy wydawanej w internecie, czy kopii artykułów dostępnych w internecie. Natomiast jej aktualna postać jest zupełnie niepraktyczna do wdrożenia i o kilka kroków za daleko idzie, blokując tym samym możliwość przetwarzania danych, która ze wszechmiar nie tylko pozwala budować biznes, ale także pozwala wspierać masę gałęzi gospodarki, edukacji i wielu jeszcze innych aspektów. Dlatego pilotujemy ten temat, zwracamy na niego uwagę, monitorujemy to, jak trwają prace nad tą nową legislacją, no i trzymamy kciuki za to, żeby podobnie jak w pierwszej wersji została odrzucona, tak żeby nowa wersja była znacznie bardziej przychylna i znacznie bardziej elastyczna, jeśli chodzi nie tylko o wydawców, ale przede wszystkim jeśli chodzi o biznesy, które rozwijają się w Europie.